Witajcie! Każdy z nas lubi zapewne kompot. Można go przygotowywać z różnych owoców. Zamykamy w ten sposób smaki lata. Ja dzisiaj będę robiła prosty, szybki kompot z jabłek w słoiku. Możemy do takiego kompotu dodać również plastrę cytryny, tak jak pokazywałam w przepisie z gruszkami. Zapraszam do obejrzenia tego przepisu. A więc zaczynajmy! Potrzebne składniki to oczywiście jabłka. Jabłka dokładnie myjemy. Jeśli mamy malutkie jabłka, możemy je w całości wkładać do słoika. Jabłka możemy pokroić na pół czy na ćwiartki lub pokroić w kostkę. Możemy je wkładać ze skórką, jeśli mamy zdrowe, piękne jabłka, ale możemy je również obierać ze skórki. Ja będę moje jabłka teraz obierała i kroiła. Najlepiej jak to są jabłka takie słodko-kwaśne. Wtedy jest z nich najlepszy kompot. Po obraniu jabłka przekrawam na ćwiartki. I teraz usuwam z nich gniazda nasienne. Proszę, wstawcie sobie już wodę, żeby się zagotowała. I możemy wkładać takie ćwiarteczki lub przekrawać je jeszcze na pół. Ja będę robiła z takich ćwiartek. I tak robię z pozostałymi jabłkami. Następnie nasze jabłka przekładam do czystego, wyparzonego wcześniej słoika. Pamiętajmy, że słoik wypełniamy owocami tak do 3/4 słoika. I teraz zostało nam zalanie wcześniejszą przygotowaną wodą. Jeśli ktoś chce posłodzić jabłka, mieć słodki kompot, to możemy takie jabłuszka, teraz to możemy do takich jabłek dodać na taki słoik 4 łyżki stołowe cukru, a na mniejszy słoik 3 łyżki cukru. Ja nie będę dodawała cukru, więc zaleję tylko ciepłą wodą.
Woda musi pokrywać nam owoce. Pamiętajmy, że brzegi słoika przed zakręceniem muszą być suche. I zakręcamy. Jeden kompot mam już gotowy. Taki kompot pasteryzujemy. A teraz pokażę drugi sposób na kompot jabłuszek, który można wykorzystać sobie zimą do naleśników. Jabłka obieramy ze skórki. Jabłuszka już obrane przekrawamy. Usuwamy gniazda nasienne. I takie jabłka kroję na mniejsze kawałki. I kroję w taką kosteczkę. I układam je do słoika. I tak robię z pozostałymi jabłuszkami. Owoców musi być tak 3/4 słoika. Jak widzicie, moje jabłka mają bardzo dużo soku. Następnie, jeżeli chcemy mieć kompot z cukrem, to do takiego słoika dodajemy 3 łyżki cukru. Ja robię bez cukru, więc tylko zalewam ciepłą, przygotowaną wodą. Woda musi pokrywać nam owoce. Te się unoszą, bo są pokrojone w kostkę. Taki słoik następnie wycieramy brzegi słoika. I zakręcamy. Jak widzicie, jest to bardzo szybki, prosty sposób na przygotowanie pysznego kompotu z jabłek. Takie słoiki pasteryzujemy w garku i od zagotowania się wody około 30 minut. Ja wkładam na dno garka ściereczkę bawełnianą, tak jak pokazywałam w innych przepisach. Na to wkładam słoiki i wlewam wody do 3/4 słoika. Pamiętajmy, aby słoiki były dokładnie umyte i wyparzone. Taki kompot jest bardzo dobry dla maluszków, dla cukrzyków, dla ludzi po operacji, jak i dla nas. Każdy może sobie przygotować, jest zdrowy, pyszny, a zimą chętnie po niego sięgniemy. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Subskrybujcie i komentujcie.